Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na Wasze życzenie. Otóż jakiś czas temu na Instagramie zapytałam Was, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale i dostałam kilka, jak nie kilkanaście propozycji identycznych, czyli co jest w mojej szafie, co najbardziej lubię w mojej szafie, co się sprawdziło, co najczęściej noszę. Dlatego właśnie postanowiłam nagrać ten film, podzielić się z Wami kilkoma perełkami, które są już w mojej szafie od kilku lat albo od niedawna, ale które już skradły moje serce, które bardzo często i bardzo chętnie noszę. Mamy teraz wiosnę, wiadomo, że wyciągamy wiosenno-letnie rzeczy, chowamy te zimowe i wielokrotnie w tej szafie mamy naprawdę duże zamieszanie. Nie wiemy, z czego zrezygnować, co tak naprawdę nosimy. Wielokrotnie wydaje nam się, że tych ubrań mamy naprawdę sporo, a tak naprawdę nosimy w kółko to samo. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że bardzo często pozostawiamy w tej szafie wszystkie rzeczy, nawet te, które na przykład kosztowały dużo, w których nawet dobrze wyglądamy, ale nie zakładamy nigdy tych ubrań ze względu na to, że nie czujemy się swobodnie, nie czujemy się sobą, nie czujemy się dobrze w tych ubraniach. Mamy natomiast w szafie niektóre perełki, za które zapłaciliśmy mało, znaleźliśmy gdzieś na okazji, albo jest to rzecz vintage, albo jeszcze upolowane z second handu i po te rzeczy sięgamy najchętniej. Na pewno nie odkryłam Ameryki, mówiąc Wam, że kobieta zmienną jest, lubi się zmieniać, lubi się przebierać. Wszystko zależy od naszego samopoczucia, od tego, jak się czujemy danego dnia i to właśnie pod nasze samopoczucie, pod nasz stan dobieramy sobie stylizację. Kiedy nie mam na przykład weny, żeby się nie wiadomo jak stroić, nie mam też na to czasu, otwieram szafę, są takie rzeczy, które po prostu wybieram na ślepo, wiem, że w tych rzeczach wyglądam dobrze, a co najważniejsze, czuję się w nich świetnie. Pierwsza rzecz, której nie może zabraknąć w mojej szafie, to trench. Trenche mam dwa, to jest stary trench, który ma taki odcień, który mi bardzo się podobał, lekko między beżem, zielenią, bo tutaj mamy też odcień zieleni. Jest to firma Fart, niestety ten trench, mogliście go zobaczyć wiele razy na moim Instagramie, tutaj na YouTubie. Ten trench kupiłam 13 lat temu, tu już brakuje mi guzika, pasek już się nie zapina, bo jest zniszczony. Zgubiłam oba paski tutaj te z rękawów, no ogólnie on już nie jest w najlepszym stanie, dlatego w tym roku polowałam na nowy trench. Kto widział poprzednie filmy, ten widział odcinek z Zary. Tam pokazywałam Wam właśnie trenche oversize'owe, które są bardzo modne w tym roku. Dla mnie były troszeczkę za długie, zbyt luźne. Na koniec upolowałam sobie trench z Zary. Na stronie on jest używany z drugiej ręki. Na stronie Vinted. Ja bardzo często sprzedaję tam rzeczy dziecięce. Na tej stronie, jak tam nazbieram sobie trochę pieniędzy, to mogę sobie coś właśnie wtedy kupić. Kupuję rzeczy i dzieciom, i mi. Za ten płaszcz zapłaciłam 18 euro z przesyłką, tam coś 20 coś. Bardzo fajnie jest wyszyty w środku. Tutaj mamy taką błękitną wstawkę. To jest taki zimny, szary odcień. On jest identyczny jak ten wcześniejszy. Ten sam krój jest krótki, jest dopasowany. Nawet troszeczkę za bardzo. Bardzo często go noszę, kiedy zaprowadzam dzieci do szkoły, kiedy lecę na zakupy, nakładam go na siebie. On jest wygodny, praktyczny, do wszystkiego pasuje, ale będę polowała też na trench oversize'owy. Nie tak bardzo luźny, nie z może obniżonymi ramionami, bo ja jestem tutaj w ramionach wąska, nie wyglądam w tym, nie czuję się w tym dobrze, dlatego muszę znaleźć coś takiego, wiecie, taki złoty środek. Kiedyś mierzyłam trench w Mediolanie, byłam z Wami, zabrałam Was tam, był vlog z tego dnia i mierzyłam tam trench z Max Mara. Był świetny, kosztował dość sporo, żałuję, że go nie kupiłam. Wiadomo, że kwiecień to plecień, więc jest trochę lata, trochę zimy, trochę wiosny. U nas tutaj w górach, w Guglielmo, z okna widzę tą górę, wczoraj spadł śnieg. W ciągu prawie całej zimy nie spadł śnieg, a spadł teraz w kwietniu.
Także są takie dni, kiedy jest 20 stopni, a są takie dni, kiedy temperatura spada do w miarę niskich temperatur. Żeby nie sięgać już po kurtki zimowe, u mnie właśnie w okresie jesienno-wiosennym, bo i na jesień, i na wiosnę, bardzo lubię takie oversize'owe swetry wełniane. To jest polska firma More Moi. Mam w dwóch odcieniach. Ten jest taki cieplejszy, później mam odcień takiego zimnej szarości. Bardzo lubię te swetry. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu, ten mógł zobaczyć już je w wielu stylizacjach. Bardzo lubię ściągacze na rękawach, bardzo lubię duże kieszenie. Dość długi sweter, ale mamy tutaj świetny skład, bo mamy tutaj 34% mohair, 34% alpaka i później 32% poliamidę. Świetne swetry, bardzo polecam, by mieć w szafie właśnie coś takiego, bo to nigdy nie przemija, to zawsze jest modne i możemy to łączyć z wieloma stylizacjami. Lecimy dalej. Jeans. W tym roku bardzo modny będzie jeans. Spodnie jeansowe, spódnice jeansowe, płaszcze jeansowe, wszystko to, nawet total look, wszystko zrobione z jeansu. Jakiś czas temu oglądałam na Netflixie Next in Fashion, drugi odcinek. W tym programie biorą udział projektanci mody i wygrał właśnie chłopak, który szył wszystko z jeansu. I jakimś dziwnym trafem właśnie na ten sezon mamy wszystko jeansowe. Ja mam taką jeansową spódnicę, to jest spódnica vintage od mojej teściowej. Wysoki stan spódnicy, zapinana na guziki, tutaj takie nietypowe kieszenie. Tutaj mamy też cekiny, bo cekiny też w tym roku będą bardzo modne. To będzie w tym roku modne. Moda w tym roku zatacza właśnie takie koło, wróciła z powrotem. To jest spódnica, która będzie miała kilkadziesiąt lat, naprawdę z 20 minimum. To było modne, to będzie modne. Jeśli wejdziemy do jakiejkolwiek sieciówki, czy to będzie Zara, czy to będzie H&M, czy to będzie Bershka, gdziekolwiek, tam znajdziemy wszystko jeansowe. Od szerokich kurtek, do jeansów, do kombinezonów, bo w tym roku nawet takie total looki jeansowe będą bardzo modne. Buty też zrobione, torebki, wszystko z jeansu. Jeśli lubicie takie total looki jeansowe, ja może tak cała na jeans, to nie bardzo, kombinezony też nie. No wszystko to, co jest z jeansu, więc jeśli lubicie jeans, jeśli lubicie na przykład taką spódnicę z jakąś fajną kurtkę jeansową, z jakimś topem, ja będę ją nosiła na pewno z białą bluzką, no to tutaj mamy szerokie pole do popisu. Naprawdę tych stylizacji możemy wymyślać nieskończone ilości. Teraz zaglądniemy do mojej szafy, bo to są rzeczy, które mam w innej szafie. Chciałabym pokazać Wam rzeczy, które u mnie sprawdziły się świetnie, które bardzo lubię, które bardzo często wybieram. Zacznijmy od marynarki. Jest to marynarka, którą mam naprawdę już kilka lat. Jest to firma Mangano, oversize'owa. Tutaj mamy wstawkę czerwoną, czarną, białą. Możemy nosić ją do właśnie jeansów, do białych spodni, do czarnych spodni, do jakiejś spódnicy, do spodenek. Ta marynarka naprawdę tutaj pasuje do wielu rzeczy. Bardzo ją lubię. To jest taka rzecz, którą ubieram bardzo często, kiedy na przykład jest na zewnątrz trochę chłodno, mam pod spodem białą bluzkę do jeansów, na sportowo, albo nawet w pół elegancko i na górę właśnie na takie chłodniejsze dni taka marynarka. Wyglądamy casual, ale też z klasą. Kolejna rzecz, której nie może zabraknąć w naszej szafie, to oczywiście biała bluzka. Białych bluzek nigdy nie za dużo w naszej szafie, różne fasony, różne kroje. Ja mam takie bluzki właśnie obcisłe, z Levisa albo bez napisów, albo taka, to jest akurat bardziej elegancka biała bluzka z Vero Moda. Uwielbiam ją za dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest biała, po drugie za materiał, bo ona jest taka bardzo lejąca, dopasowująca się do naszej sylwetki. Mogę ubrać bez problemu do jakiejś spódnicy, bo tutaj nie ma zbyt dużo tego materiału pod spodem, on świetnie tutaj leży i nie robi nam takiego dużego brzucha. Mogę ubrać do jakichś krótkich spodenek, do obcisłych spodni ołówkowych, no do wszystkiego. Ja myślę, że świetnie pasuje też do takich, mam z Zary kolorowe spodnie w takie liście, zielono, niebiesko, żółte, do nich pasuje bardziej taka stonowana bluzka i właśnie ta
sprawdza się świetnie, mam ją już kilka lat i poluję na taką bluzkę, więc jeśli tylko zobaczę w jakimś sklepie tego typu bluzkę białą, taki krój, to na pewno kupię sobie jeszcze jedną. Jeśli jesteśmy tutaj przy bluzkach, to pokażę Wam jeszcze bluzki, które też będą modne w tym roku i to też jest bluzka, którą mam od dłuższego czasu z Zary. Oversize'owa z fajnym printem, tutaj też bluzka, którą mogę ubrać do tej wcześniejszej marynarki, pod jakiś luźny swetr, który pokazywałam Wam, czy właśnie pod trench. Świetnie pasuje też nawet do bardziej eleganckich butów, ołówkowych spodni, to już zależy od tego, jaką stylówkę chcemy sobie tutaj wybrać, ale tego typu bluzki warto mieć w swojej szafie. Lecimy dalej i będziemy tutaj mówić teraz o koszulach. Koszul mam naprawdę sporo w mojej szafie, ale jest tylko kilka takich ulubionych. Jedną z nich jest ta lniana koszula z Zary. Jedyny jej minus taki, że ma bardzo malutkie guziczki i niestety one się czasami otwierają. Bardzo fajna kieszonka, regulowane rękawki, możemy tutaj nosić je całkowicie rozpuszczone, czyli długie, zapięte, ale ja jej tak nigdy nie noszę, bo to ma być taki bardziej luźny outfit. Bardziej noszę ją właśnie podpięte, czyli 3/4 rękawki. Tutaj mamy taki wydłużony dekolt, bo ona się nie zapina pod szyję. Świetny materiał, świetny kolor, bardzo modny. Możemy ją nosić do jeansów, na sportowo, do białych spodni, do jakiejś spódnicy. Naprawdę tą koszulę bardzo lubię, kiedy chcę wyglądać casual, ale wiecie, tak trochę z klasą, to wtedy ubieram tą koszulę i ona świetnie się sprawdza na upalne dni. Koszula numer 2, którą uwielbiam, którą bardzo chętnie zakładam, to też taka oversize'owa koszula, tu jest akurat Lily Silk. Jest to koszula jedwabna, ale bardzo podoba mi się jej kolor, to, że ona jest w paski. Nigdy nie zapinam ją pod samą szyję, możemy ją nosić, zaraz Wam pokażę też drugą koszulę, którą też bardzo lubię. Na przykład na jakąś obcisłą bluzkę pod spodem, to nie jest taka czysta biel, to jest bardziej taki kremowy. Ubrałabym właśnie obcisłe, granatowe body, bo to jest granat, nie czerń, rozpięta koszula. Albo zapięta koszula, oczywiście nie pod samą szyję, tak bardzo luźna, do jakichś sportowych spodni, do jakichś fajnych jeansów, do na przykład jakichś spodenek. Naprawdę tą koszulę bardzo polecam. Pokazywałam ją w zeszłym roku Wam, bo w zeszłym roku ją zamówiłam i mogę śmiało polecić ten print również, bo fajnie się nosi i bardzo dobrze wygląda. Kolejna koszula, którą uwielbiam i którą noszę namiętnie i za każdym razem, kiedy ją mam na sobie, to pytacie, skąd ją mam. Jest to firma L'Atelier. Postaram się wstawić Wam tym razem linki pod spodem rzeczy, które znajdę. Oczywiście nie wszystko znajdę. O, skrzywił mi się tutaj kołnierzyk trochę. Nie wszystkie znajdę, no bo niektóre rzeczy to są już rzeczy, które kupiłam kilka lat temu, ale te, które uda mi się wstawić, to znajdziecie w opisie. Jest to taka oversize'owa biała koszula ze świetnego materiału, plus za te kieszenie duże i tutaj też tą koszulę noszę na wiele sposobów. Bardzo ją lubię i najczęściej ją noszę właśnie do jeansów, tak luźno włożoną do spodni, podpięte rękawki czy czwarte, lekko rozpięta. Czuję się w niej kobieco, seksownie, ale też wygodnie. Nie jest to sztywna bawełna, ta koszula się poddaje, dlatego jest bardzo przyjemna. Naprawdę tego typu, taki krój koszuli warto mieć w swojej szafie. Lecimy dalej i tutaj rzecz, którą mam już chyba, nie skłamię, jeśli powiem 10 lat, może mniej, ale niewiele mniej. Jest to marynarka z H&M w odcieniu pudrowego różu. Marynarkę, którą już znosiłam bardzo, widzę, że muszę ją teraz wyprać. Uwielbiam ją za kolor, uwielbiam ją za krój, za to, że ona jest taka właśnie troszeczkę dłuższa, że ma 3/4 rękawki, tutaj lekko pomarszczone, za kieszenie, za to, że mogę ją ubrać właśnie na sportowo, do jeansów, do jakichś sportowych butów, ale też wielokrotnie użyłam ją do jakiejś eleganckiej stylizacji, na jakąś fajną sukienkę, eleganckie spodenki, do tego koszula. Naprawdę ten kolor, bezpieczny kolor, możemy dopasować do wielu stylizacji. Ten krój jest modny już od wielu lat, on nie przemija,
Zapłaciłam za tą marynarkę kilka groszy, chyba zapłaciłam za nią 16 euro, bo była w jakiejś super promocji i nie żałuję, bo bardzo często po nią sięgam i poluję na tego typu marynarkę jeszcze w jakimś innym odcieniu. Jeśli jesteśmy tutaj przy marynarkach, to mam tutaj też marynarkę z Fornarina. Jest to włoska firma, też upolowałam ją na jakiejś super promocji, też ją mam już sporo lat. Marynarkę, którą ubieram na takie chłodniejsze dni, na przykład czarny golf pod spód albo jakaś czarna bluzka, czarne ołówkowe spodnie, wygląda to naprawdę świetnie i w miarę elegancko. Nie przesadnie, na jakąś kolację jak najbardziej. To jest marynarka troszeczkę grubsza, cieplejsza, 3/4 rękawki, ma kieszenie. Powtarzam, taką marynarkę warto mieć w swojej szafie w różnych odcieniach. Tu pod spodem mam jedwabną bluzkę i to jest akurat firma Intimissimi. Taką bluzeczkę też warto mieć w swojej szafie. Wróćmy do koszul, bo mam tutaj koszulę, którą bardzo lubię i o której zapomniałam. Tą koszulę dostałam od mojej teściowej, przepiękny odcień błękitu. Bardzo fajnie uszyta koszula, tutaj dopasowana, zupełnie inny krój niż te, które pokazałam Wam dotychczas. Ubieram je do na przykład obcisłych spodni z wysokim stanem. Jest to firma Himons Luxury. Bardzo już sprana koszula, ale polecam. Tego typu krój, tego typu kolor warto mieć w szafie. Ja kiedy chcę wyglądać w miarę elegancko, ale niezbyt elegancko, to właśnie po nią sięgam. Tego typu koszula zawsze się przyda. Pokażę Wam jeszcze jeden sweterek, który ostatnio sobie kupiłam, ale już wiem, że będzie to sweterek, który będę ubierać bardzo często. Biały sweterek, on teraz źle jest zawieszony, bo zawiesiłam go w taki sposób, żeby on mi tutaj nie spadł. To jest firma Relish. Sweterek oversize'owy, który ma tutaj ten detal taki ciekawy, ale jeśli on mi się znudzi albo zniszczy przy praniu, to oczywiście tutaj możemy go odpiąć. Tutaj mamy taką łezkę, świetny sweterek właśnie, by ubrać go do jeansów, do jakichś kolorowych spodni, na przykład błękitnych, albo z jakimś printem. No tego typu sweterek według mnie warto mieć w swojej szafie. Pasują na wiele okazji, bo taki sweterek możemy ubrać na co dzień, by lecieć na zakupy, ale również na jakieś spotkanie, zebranie. Na górę możemy ubrać też jakąś marynarkę i będzie to wyglądało na pewno super. Jeszcze tutaj jedna bluzka, o której muszę wspomnieć, bo ona jest naprawdę super. Wszystko mi leci dzisiaj, ale to dlatego, że jest to wszystko tak ściśnięte. Jest to bluzka z Moremois z zeszłorocznej kolekcji. Też bluzka bardzo fajna ze względu na jej dekolt. Kolor biały, biała bluzka jest bardzo modna, zawsze pasuje do wszystkiego i pod eleganckie stylizacje, i pod sportowe stylizacje. Fajny materiał, obcisła. No, tego typu rzeczy lubię w mojej szafie, bo są bezpieczne i bardzo często po nie sięgam. Przejdźmy do spodni. Jeśli chodzi o spodnie, to pierwsze dżinsy, które mam dzisiaj na sobie, w których nagrywam ten film. Bardzo fajne dżinsy, mięciutki dżins, który nie uwiera nas nigdzie. Jest bardzo fajnie uszyty. Zamówiłam sobie online te spodnie i jest to firma L'Atelier. Dżinsy, które cały czas piorę, ubieram, zakładam, piorę, zakładam, więc one już się też troszeczkę sprały, starły. Bardzo podoba mi się to, jak one na mnie leżą. Podoba mi się, że one mnie nigdzie nie uwierają, bo kiedyś bardzo lubiłam obcisłe spodnie i mam tutaj właśnie tego typu spodnie, nawet kilka par, nawet nie jedną, tylko kilka. Takie typowe ołówkowe dżinsy. Tutaj akurat mam te z Calvina Kleina, które bardzo lubię, ale jakoś ostatnio nie najchętniej po nie sięgam, ze względu na to, że jakoś mi się zmieniły troszeczkę, nie wiem, formy i kiedy ubieram te spodnie z wysokim stanem, tak bardzo obcisłe i do tego jakąś obcisłą bluzkę, to po pierwsze mam wrażenie, jakbym była taka ulizana, a po drugie krępuje mnie to, bo jednak ten brzuch już nie jest taki idealnie płaski, w szczególności pod wieczór, po kolacji, jakbym chciała, dlatego sięgam po nie rzadziej, ze względu na to, że one no, po prostu mnie krępują, a te dżinsy, które mam teraz na sobie, one są właśnie luźne, więc w nich wygląda się dobrze nawet po zjedzeniu obiadu czy kolacji. Zainspirowana tymi spodniami, kupiłam sobie drugą parę, która też bardzo, bardzo mi się spodobała i to jest akurat Zara, najnowsza kolekcja, bo to są dżinsy, które mam
od zaledwie kilku tygodni, ale już mogę je bardzo polecić. Świetny krój, świetnie leżą. To jest taki jeans troszeczkę grubszy. Bardzo podoba mi się to, jak one leżą właśnie tutaj na fondoskiena, na pupie, bo to jest taka ważna część, jeśli chodzi o spodnie. Lubimy, kiedy one tam są fajnie uszyte i fajnie leżą. I właśnie te spodnie takie są. W zeszłym roku upolowałam sobie też jeansy z Pull & Bear. Są to białe jeansy. Ja już mam kilka jeansowych białych spodni, ale powtarzam, są obcisłe, więc bardziej krępujące. A chciałam właśnie spodnie, coś ten model jak jeansy, które mam. A chciałam białe spodnie, takie bardziej sportowe, bardziej casual, mniej obcisłe. I kiedy robiłam zamówienie mojej córce, ona namówiła mnie właśnie na ten krój, na ten model. Zamówiłam i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobały, jak leżą, jak wyglądają. Fajny biały jeans. Co tu będę Wam dużo mówić? Białe jeansy to jest totalny must have w szafie. To tyle, jeśli chodzi o moje ulubione ubrania. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie paluszka w górę i oczywiście komentarz. Teraz nie przychodzi mi nic do głowy, co jeszcze bym chciała Wam pokazać, bo w tym filmie chciałam się skupić na rzeczach, które naprawdę tak na co dzień najchętniej wybieram, ubieram. Jeśli chcecie odcinek o eleganckich rzeczach, które się u mnie sprawdziły, które są ze mną od wielu lat i które zawsze dobrze wyglądają, no może nie od wielu lat, ale od dłuższego czasu, które ubrałam, wybrałam na kilka różnych okazji, to dajcie znać w komentarzu. Taki film dla Was nagram. Teraz znowu się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!